Szanowni Państwo, skończyliśmy pierwszą część, teraz przechodzimy do części drugiej. Bardzo proszę o pytania od mediów, jeśli takie są. Czekamy, jesteśmy gotowi. Proszę bardzo, Pani Monika, redakcja Tygodnika Wspólnota. Radzyń zasługuje na więcej. Hasło przewodnik kampanii. Czy to znaczy, że Radzyń do tej pory otrzymał za mało? Jak ocenia Pan rządy swojego niemal poprzednika Jerzego Rębka? No trudno, falsta. No. Hasło wyborcze to, pani redaktor, ponieważ Radzyń zasługuje na więcej. No ale oczywiście główny element tego hasła pani wymieniła i to bardzo dobrze. Żeby oceniać coś, to coś musi się zakończyć, prawda? W tej chwili można dokonać ewentualnie oceny cząstkowej. Ja bym się wystrzegał przed ocenami cząstkowymi. Zobaczymy, jak to wszystko się zakończy, bo jeszcze mamy 2 miesiące, a intensywność różnego rodzaju działań w tej chwili w mieście jest tak duża, ta dynamika jest przeolbrzymia. Zobaczymy. Natomiast na taką dokładną ocenę, ja myślę, że pod koniec kampanii wyborczej przygotujemy taki materiał, w którym dokonamy tej oceny. Nie zdążyłem nawet zapytać. Widzę, że jest kolejne pytanie. Bardzo proszę, mam nadzieję, że mikrofon działa. To może tak zróbmy, dobrze? Magdalena Kraszczyk, portal Opinie News. Panie starosto, mówi pan, że KWW Radzyń Moje Miasto to porozumienie osób ponadpartyjnych, zainteresowanych rozwojem, ale jest pan osobą związaną z PSL-em, kojarzoną z PSL-em. Nie widzę tutaj nikogo z tej partii. Czy to oznacza, że te wybory i kandyduje pan, że tak powiem, zupełnie oddzielnie, jeśli od PSL-u? To pytanie. Proszę państwa, tak, potwierdzam. Żadna partia mnie nie wystawiła na to do kandydowania o stanowisko burmistrza. Czy są tutaj ludzie z PSL-u? Ja PSL-u absolutnie się nie wypieram, bo przecież pełnię funkcję starosty akurat z ramienia tej partii. W związku z tym to by było jakieś, ja nie wiem, to jakieś bardzo karkołomne, gdybym w tej chwili się wypierał i mówił o tym w jakiś taki pejoratywny sposób. Nie wystawia mnie żadna partia. W tym forum, które tworzy komitet wyborczy, są ludzie z różnych ugrupowań. Są także z PSL. Czy mamy kolejne pytanie? Redakcja portalu Radzyń. Bardzo proszę. Czy mnie słychać? Słychać było. Naturalnym pytaniem wydaje się debata. Czy planuje pan zaprosić swojego głównego kontrkandydata, czyli obecnego burmistrza Jerzego Rębka, do takiej debaty? Ja myślę, że to nie jest moja rola. Rolą mediów jest wspólne zorganizowanie się, tak, aby taką debatę przygotować. Ja deklaruję udział w takiej debacie. Mhm. Jeszcze takie pytanie a propos wczorajszego gorącego dnia. Czy może pan obiecać mieszkańcom, że swoim podwładnym nakaże, czy serdecznie poprosi, żeby informacje o awarii były dzień wcześniej, czy z jakimś wyprzedzeniem czasowym podawane? Ja myślę, że tu nie chodzi o to, czy poproszę, czy będę wymagał. Przestrzeganie prawa to jest podstawowy element pracy każdego urzędnika. W tym regulaminie zaopatrzenia mieszkańców w wodę, tam są wyraźnie zapisane konkretne zadania dla urzędników, którzy za to mają odpowiadać. Więc tutaj zostało złamane prawo. No, prawo zostało złamane, ale i poniesione zostały niesamowite koszty. Także do wglądu, ten regulamin uchwalany przez obecną Radę 21 czerwca 2018 roku jest dostępny dla mediów i tam wyraźnie są zapisy wskazujące na to, że w przypadku, gdy przerwy w dostawie wody trwają powyżej 12 godzin, zakład dostarczający tą wodę, a więc PUK w naszym przypadku, jest zobowiązany z dwudniowym wyprzedzeniem poinformować mieszkańców o takiej sytuacji.
A tutaj, w tym przypadku, były to planowane działania, nie awaria, bo na początku wszyscy myśleliśmy, że jest to awaria, której nie da się przewidzieć. Niestety, były to zaplanowane działania i ewidentnie zostało tutaj złamane prawo. Co najmniej dwie ustawy, proszę Państwa, zostały złamane. Ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i tenże właśnie regulamin, który tworzył PUK. I są tu zapisy, które zostały złamane. Ja sobie pozwolę zadać ostatnie pytanie. Czy w związku z tym, co Pan zadeklarował przed kilkoma chwilami, przeniesienie do wnętrz Pałacu Potockich Archiwum Państwowego zostanie wstrzymane, gdy Pan zostanie wybrany? Ja myślę, że miejsce dokumentów jest zupełnie w innym miejscu. Monika. Jest jedno środowisko polityczne w mieście do zagospodarowania. Rasfil szuka swojego kandydata na burmistrza. Dostał już propozycję rozmów od Mariusza Skoczylasa. Czy wyciągnie pan do nich dłoń, czy wyjdzie z jakąś propozycją rozmów? Komitet wyborczy, który został zarejestrowany u komisarza w Białej Podlaskiej, ten dokument, to postanowienie jest z dnia 21. Więc dzisiaj, dnia 22, rozpoczynamy kampanię. Ja myślę, że jest to elementem w ogóle kampanii, rozmowy z różnymi ugrupowaniami na temat jakiegokolwiek poparcia czy na temat jakiejkolwiek współpracy. Wrócę trochę do ostatniego numeru Wspólnoty. Jednym z elementów już czarnego PR-u jest rozpowszechnianie pogłosek, że był pan starosta za sprzedażą Pałacu Potockich. Jak pan się odniesie do tych pogłosek czy informacji? No właśnie. Wiecie Państwo, jest taki sposób, jak ktoś coś ukradnie, to głośno krzyczy łapaj złodzieja. I tak jest w tym wypadku. Jak się Pani odnosi do tego akurat swojego pisma, w którym między innymi jest też wywiad Pana Burmistrza, to jest tam bardzo wiele krokodylich łez na temat tego, jak to pan burmistrz przewiduje czarny PR i czarną kampanię wyborczą, prawda? Natomiast sam brnie w to w sposób znakomity. Więc, no nie wiem, trzeba by było chyba rzeczywiście takiej męskiej rozmowy. Ja myślę, że ta męska rozmowa może się odbywać właśnie w trakcie debaty, która tutaj została między innymi przez was zaproponowana. Czy będzie pan w stanie godzić środowiska radzieckie, różne opcji politycznych? Ponieważ w południe odbyła się konferencja prasowa Marcina Duszka, posła PiS, który ostro atakuje PSL. W razie dojścia pana do władzy, czy to się uda pogodzić? PiS, PO, PSL, środowiska lewicowe. No więc, tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, na samym początku, ja nie reprezentuję PSL-u. Ja nie potrzebuję bronić PSL-u. PSL się pewnie sam obroni. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu wywiady, tego typu rzeczy, które się pojawiają w tej przestrzeni publicznej, no to wiecie Państwo, no teraz te dwa miesiące trzeba będzie po prostu jakoś wytrzymać. Natomiast czy potrafię być na tyle zgodny, żeby tą współpracę gdzieś tam układać? Myślę, że tak. Wydaje mi się, że Rada Powiatu to jest taki przykład, gdzie rzeczywiście możecie Państwo zobaczyć, że jestem na tyle ugodowy i na tyle osobą spokojną, nie dającą się ponieść emocjom, chociaż mówią o mnie, że jestem krzykaczem. I na pewno nie słychać takiego takiej dużej wrzawy, jaka odbywa się bardzo często na sesjach Rady Gminy, czy Rad Gminy w ogóle różnych szczebli, w różnych miejscowościach, nawet powiatu radzyńskiego. Więc wydaje mi się, że potrafię godzić, potrafię z ludźmi się dogadywać i potrafię ludziom zaproponować spokój i potrafię zaproponować wspólne działanie dla wspólnego celu. Wspomniał pan o Urzędzie Miasta. Jak pan widzi idealny, według swojej wizji, funkcjonowanie magistratu? I co warto może poprawić w obecnie funkcjonującym? Jest to pytanie bardzo szczegółowe. W trakcie dalszej kampanii wyborczej przedstawimy. My ten program wyborczy mamy. On
on ma kilka stron, prawda, i są jeszcze jakieś dopiski, bo on jest jakby w trakcie ciągłej budowy. Ale my w trakcie tej kampanii wyborczej chcemy prosić też o opinie dotyczące tych zagadnień, które tutaj były między innymi podejmowane i które będą podejmowane. To jest pytanie bardzo szczegółowe i zapewniam pana, że w trakcie tej opowieści, którą proponujemy mieszkańcom, przez te 2 miesiące na pewno uzyska pan odpowiedź na to pytanie. Mogę ja? Teraz chwileczkę, za sekundkę. Tutaj jeszcze czy przedstawiciele mediów jeszcze mają jeszcze pytania. Umówmy się, że jeszcze to jedno pytanie i za chwilę będziemy pytać mieszkańców, czy są pytania od nich. Panie starosto, wspomniał pan o tym, że Rada Powiatu jest takim przykładem spokojnego współdziałania pomimo właśnie zróżnicowanych opcji politycznych, ale może miał pan trochę spokojniejszą opozycję, bo po pana stronach stoją akurat radni, którzy są od dawna określani mianem totalnej opozycji. Czy nie obawia się pan właśnie po pierwsze, że ten PR będzie taki w tę stronę właśnie i że każda krytyka, nawet słuszna, poczynań obecnego burmistrza będzie natychmiast postponowana w mediach, którymi dysponuje i zresztą właśnie poprzez taki PR. Co to znaczy totalna opozycja? Albo się jest w opozycji, albo się nie jest w opozycji. No czy można częściowo wysiąść z pędzącego pociągu? No chyba nie bardzo. Czy dobra opozycja to ta opozycja, która skrytykuje, jak pan burmistrz wąsy dzisiaj przyciął? No raczej chyba nie, no bo to nie o to chodzi, prawda? To są pytania bardzo szczegółowe i osobiste. Natomiast jeżeli chodzi o merytorykę, to ta opozycja, to w każdym wypadku, czy to będzie Rada Powiatu, Rada Miasta, chroni burmistrza, wójta czy starosty, czy marszałka. Wiecie dlaczego chroni? Bo on się boi podejmować decyzje niezgodne z prawem. A jeżeli się boi, to działa na korzyść mieszkańców. A jeżeli się nie boi, to sam brnie w łapy prokuratora. I dlatego każdy, kto docenia rolę opozycji, to powinien dziękować, że ma właśnie totalną opozycję, która go pilnuje i która mówi: uważaj, uważaj, nie tędy idź. Idź drogą prostą, nie klucz. Bo tam czeka na którymś zakręcie na ciebie prokurator. Totalna opozycja totalnie chwyciła totalny mikrofon i totalnie pyta, czy totalni mieszkańcy chcą zadawać totalne pytania. Słuchamy, czy mają państwo pytanie? Jest pytanie totalne od totalnego pana Kazimierza Domańskiego. Ja na siedząc. Ja na siedząc. Bardzo proszę, panie Kazimierzu. Panie starosto, ukazał się artykuł. Czy to będzie długo? Panie Kazimierzu, proszę skrócić. Jeszcze nie zacząłem ją przerwać. Ale widzę długą kartkę. Bardzo proszę. Ja wyjąłem, żeby pokazać, że mam dokument. No. Czekam. Proszę państwa, panie starosto, pan zapewne czytał we wspólnocie artykuł pana Dejneki, gdzie stoi, że pan Liszkiewicz, szef PO powiatowy, gdy został nim, powiedział, że znokautuje PiS. Natomiast w tym artykule z 10 lipca powiedział, że walczy przeciwko PSL-owi i PiS-owi. I oczywiście wymienił także, że w tym grupie opozycyjnej jest Sojusz Lewicy. Ja, ponieważ pełnię w tej chwili funkcję przewodniczącego tej właśnie opcji lewicowej, napisałem do redakcji na ten artykuł takie pismo. W odpowiedzi na artykuł pana Deneki donoszę, że Sojusz Lewicy, Rada Powiatowa i Koło Powiatowe, które wiedzie w tej chwili, nie wchodzi w skład grupy operacyjnej partii, tak się słabo mówię, partii wchodzących w opozycji przeciw PSL-owi i PiS-owi. Idziemy samodzielnie, tak jak dzisiaj pismo razem, partia razem w okręgu lubelskim. Także nie ma pan u nas wrogów, my będziemy samodzielnie działać, ani będziemy atakować ani burmistrza, ani pana. A każdemu z członków pozwalamy na swobodny wybór z 3 kandydatów. Także to do wiadomości podaję. Szkoda tylko, że pytanie, tego PiS... ma pan pytanie? Tak, powiem. Szkoda tylko, że no, nie puściła prasa tego pisma, a pani właśnie jedna z redaktorek z Białej pochodząca, no zupełnie wywiad zrobiła. Pytanie, ponieważ pan tu polega. Panie, 4 lata temu zadawałem panu pytanie.
czy pan będzie popierał likwidację mieszkań w blokach na pracę jakąś dorywczo. W moim bloku nikt ze wspólnoty nie zgodził się, takiego punktu nie było, a starostwo jednak pozwoliło, łącznie z piwnicą moją, zabrać temu, kto nielegalnie urządzał sobie handel w bloku mieszkalnym. A przecież jest rok budowy mieszkań dla ludzi. Co pan na to? Ja myślę, że ta opowieść, o którą pan tutaj prosi, to jest bardzo długa. Ja myślę, że tutaj zanudzilibyśmy tych mieszkańców wszystkich, którzy tutaj dzisiaj się zebrali po to, żeby posłuchać trochę innej opowieści. I tylko takie też pytanie do pana, panie Kazimierzu, bo ja dziś przeczytałem też w tej wspólnocie, o której pan mówi, że wy idziecie jednak z Nowoczesną i z Platformą. Nie idziemy. Natomiast za deklarację współpracy dziękuję. Bardzo proszę, jest pytanie już z mikrofonem. Tym razem grzeczny mikrofon, nietotalny. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych, ósmy kolor tęczy. Ja mam pytanie, bo nie usłyszałam nic na temat, czy my, jako niepełnosprawne osoby, a jest nas coraz więcej, coraz starsi, są nasze dzieci, coraz więcej potrzebujemy rzeczy, że tak powiem, od innych. Czy pan nas też weźmie pod opiekę i w jaki sposób pan myśli o tym, żeby nam pomóc? Ponieważ dosyć często się spotykamy i wiecie, że wielkim, naprawdę wielkim uznaniem, jest, cieszycie się u mnie jako stowarzyszenie. Robicie rzeczy niesamowite. Robicie rzeczy za własne środki finansowe, robicie własną pracą, chociażby ten dom, który tutaj jest niedaleko, który zaadaptowaliście, uprzątnęliście, przygotowaliście, jak najbardziej. Ja na początku w ogóle swojej wypowiedzi mówiłem o tym, że 1/3 mieszkańców tego miasta to ludzie powyżej 60 roku życia, ale także niepełnosprawni. Niekoniecznie trzeba pomagać dając rybę, można pomagać dając wędkę. I ta współpraca z wami, jeżeli mi dane będzie, na pewno będzie na tym polegała. Macie wiele świetnych pomysłów i ja myślę, że tylko je zrealizować, a nie trzeba wam więcej żadnej pomocy. Czy mamy kolejne pytania? Nie widzę. W związku z tym, szanowni państwo, zanim zakończę dzisiejsze spotkanie, chciałem jeszcze odnieść się do tego, o czym mówiłem tuż przed przekazaniem głosu panu Lucjanowi Kotwicy. Tylko odłożę mikrofon, najlepiej zamienię. Szacunek dla ludzi. To jest ryza papieru. Ryza papieru kosztuje 10 zł. I teraz, czy ten remont był planowany tylko na 6 godzin w nocy, czy na 12 godzin z ewentualnymi problemami, które można było przewidzieć, to za 10 zł można było zapobiec temu, że przez wiele godzin całe miasto stało. Wiele zakładów pracy i przedsiębiorstw, szpital miejski, zakłady fryzjerskie, zakłady gastronomiczne, one wszystkie albo wstrzymywały swoje działania, albo wręcz musiały te działania zamykać i ograniczać. I 10 zł to jest ten koszt, który prezes przedsiębiorstwa usług komunalnych mógł ponieść, żeby tak na wszelki wypadek, dzień, dwa dni wcześniej poinformować mieszkańców. Będzie remont, planowane prace godzina 23, 6 rano, z możliwością przesunięcia tych prac na godziny kolejne. A tak, z 10 zł zrobiło się kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy, kto wie, czy nie kilkadziesiąt tysięcy, bo w szpitalu chociażby wstrzymywane były operacje. I my chcielibyśmy ten szacunek do ludzi, obrazujący, czy też ukazujący się w tym, że informuje się mieszkańców o swoich działaniach, że działania się planuje, że jest się z nimi w dobrym kontakcie, my to chcielibyśmy zmienić.
i tą ryzę papieru w prezencie prezesowi Sałacie, bo kto wie, czy mu się jeszcze nie przyda, wręczamy. I tym gestem kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że poza tym gronem, który nas wspiera i który jest za naszymi plecami, poza pewnie podobnie licznym gronem naszych przyjaciół i znajomych, pojawi się tutaj Państwa aż tylu. Dziękujemy Stowarzyszeniu Ósmy Kolor Tęczy, które swoim pięknym korowodem przyjechało tutaj. I zapraszamy na kolejne spotkania, bo tych z pewnością z naszej strony w kampanii wyborczej nie zabraknie. Lada moment, kolejne informacje. Ja jeszcze raz odniosę się do strony internetowej facebook.com/Radzyń Nasze Miasto. Tam będą informacje, tam będą zaproszenia. Bądźmy w kontakcie. A za dzisiaj bardzo dziękujemy. Mieliście się przestali. Dziękujemy.